Witam bardzo serdecznie z tej strony VHS, a z nami jest Strollowany. Witam cię i gratuluję. I tutaj też ci witam. Witam na dwa fronty, cię będę właśnie leciał. Chciałeś na dwa? Nie na dwa fronty. Właśnie. Chciałeś na dwa, bo ty mówiłeś przed chwilą, że coś tutaj... Płuca mnie bolą, wiesz? Kurwa, nie wiem co się dzieje. 23 kilo zrobiłem do tej walki, przypominam. Może coś mi się jebie z organizmem, zaraz się naładuję i będzie dobrze. Ale że wygrałem, no to bardzo się cieszę. 23 kilo roboty. Zasalanie, odwadnianie, hydroliza, mam tego kurwa dość, idę jeździć, idę chlać, nie? Ale to mówisz, że cię płuca bolą, to wydolnościowo nie wyrobiłeś po walce, czy w trakcie już były jakieś tam... No stary, rób w 2023 kilo, chyba mi już to wszystko zjadło. No to tak. No. Słuchaj, jeśli chodzi o wygraną z Ratajem, tak naprawdę to był twój rewanż z nim, jak się czujesz teraz? Zajebiście, bardzo szkoda, że... Właśnie tego się bałem, że się będę ślizgał po hajach. Dlatego wygrałem tą walkę, on mnie nie obalił dwa razy, a ja się poślizgnąłem dwa razy i on mnie bił, ale ja wstawałem, więc to nie było punktowane, więc wygrałem uczciwie. Wygrałem uczciwie, on pierwszy raz, no można powiedzieć, też wygrał uczciwie, zróbmy trzecią walkę jak chce. To już się nie roztyje. Zobaczy jak w jakiej formie wyjdę kurwa teraz, to tam zjem. Zjem go kurwa w chur... Ej, nie mam siły gadać, ja pierdolę, kocham was, dzięki za wywiady, dzięki wam widzą za wsparcie, idziemy chlać, nie mam siły gadać. Powiedz tylko, z czego jesteś najbardziej zadowolony dzisiaj? Z tych high kicków, że wchodziły kurwa, jak zamroczyło go, mówię, ty, jak zajebiście, czułeś się kurwa jak zawodowiec, jakbym kogoś kopnął w mordę, jeszcze na legale, ja mówię, ty, ale mam moc. Gruby, kurwa, Bruce Lee. Kurwa, fajnie. Nie no, adrenalina jeszcze, może jak wieśniak będę przyjęty przez widzów, ale to wielka adrenalina. Dziękuję wam wszystkim, kocham was. Dobra, z nami był Strollowany, a my idziemy chlać. Siemano.